Nie znam rodzica, który nie chciałby chronić swoich dzieci przed niebezpieczeństwami w sieci, ale jednocześnie nie znam rodzica, który faktycznie wie, co w tej sieci się dzieje. Tak rozpoczyna się książka. Nastolatek dla początkujących, nie daj się wylogować z ich życia, którą napisał Leszek Talko. Publicysta, felietonista, pisarz, a przede wszystkim zaangażowany rodzic, który nie pozwolił na to, aby jego nastoletnie dzieci pozwoliły, by wylogował się z ich życia. Co to znaczy? To znaczy, nie zdecydował się na to, aby być tylko biernym obserwatorem i narzekaczem, takim klakierem, który tylko mówi o tym, że ta dzisiejsza młodzież siedzi po prostu non-stop na necie i nic innego nie robi, i coś się tam dzieje, i samo zło, i wszystko. Tylko postanowił, że on do tego świata wejdzie i sprawdzi, co jego dzieci tam tak przyciąga i co tam faktycznie się dzieje i jakie niebezpieczeństwa na te dzieci czekają, ale też jakie dobra mogą tam ich spotkać. Co zrobił? Został youtuberem, został zombiakiem. Zaczął grać w GTA, czyli Wielką Kradzież Samochodów, grę komputerową, która została zaprojektowana dla dorosłych, ale ponieważ cieszyła się ogromnym powodzeniem, oczywiście był to także sukces komercyjny, została ona także dozwolona dla nieletnich. Lubiki, lajki. To jest coś, o co walczą młodzi i my często nie rozumiemy, wyśmiewamy, ironicznie traktujemy, śmiejemy się z tego, mówimy, że w zasadzie interesują się życiem, którego nie ma, że walczą o coś, co nie istnieje. Ale chodzi tutaj o to, że my tak naprawdę nie rozumiemy tego kontekstu i nie rozumiemy ich perspektywy. Bo w zasadzie tutaj wiele się nie zmieniło. Dzisiaj sieć to po prostu nasze dawne podwórko. Tak jak my kiedyś wychodziliśmy na trzepak i kiedy wychodziliśmy z bloku, widzieliśmy grupę, która na nas czekała lub nie, i która się do nas uśmiechała, witała z nami, to tak jakby dzisiaj ktoś w momencie, kiedy publikujemy zdjęcie na Instagramie, wcisnął nam lajka, dał serduszko, po prostu nas zauważył. A wyobraźcie sobie, że wychodzicie na podwórko i wszyscy nagle się odwracają. Nikt nic nie mówi. Wy wychodzicie i chcecie powiedzieć o czymś, co fajnego was spotkało i nikt tego nie słucha. Takie samo uczucie towarzyszy dzisiaj młodym ludziom, którzy mają swoje miejsce w sieci, wychodzą na ten kawałek swojego podwórka i nikt ich nie zauważa. Kiedy ja to pierwszy raz przeczytałam, byłam zdumiona, że to właśnie o to chodzi. I byłam zaskoczona, że nie potrafiłam sama tej perspektywy odnaleźć i wpaść na to, że chodzi po prostu tutaj o coś takiego. Argument ucz się chemii, bo nie pójdziesz na studia. To jest jeden z tematów, który podejmuje właśnie Leszek Talko w swojej książce. I mówi on bardzo dużo. Ten argument, to znaczy, mówi tyle, że raz, że to nie działa dzisiaj, dlatego, że czasy się zmieniły. I taka groźba i, nie wiem, kara, że się nie pójdzie na studia, to tak naprawdę jest śmiechu warte, dlatego że to nie jest coś, o czym dzisiaj każdy marzy, bo przypomnijmy sobie nas, czy do nas te argumenty przemawiały. Ale rzeczywistość się zmieniła na tyle, że pójście na studia w żaden sposób nie gwarantuje tego, że czeka nas bezpieczna przyszłość finansowa. Nawet tyle. Dzisiaj youtuberzy, którzy mają lat kilkanaście, zarabiają ogromne kwoty, nawet tutaj nie będę przytaczała ich, ponieważ to są tak duże liczby, że ja ich nie pamiętam. I argument tego, że nie będziemy się potrafili utrzymać, kiedy my nie pójdziemy na studia, po prostu jest zupełnie nietrafiony. Musimy zmienić nasz język, musimy zmienić perspektywę, aby móc faktycznie rozmawiać rzetelnie z nastolatkami. Zauważcie, że kiedy dzieci są małe, bez problemu rodzice, nauczyciele zatapiają się w świecie Franklina czy innych bohaterów, w światach, które maluchy kochają i rozumieją. I bardzo łatwo nam jest przyjąć tę perspektywę. Jest to coś naturalnego. Ale z czasem dzieje się coś strasznie smutnego. Dajemy się właśnie wylogowywać z życia tych, których kochamy najbardziej.
I po prostu stajemy obok, stajemy się wyśmiewaczami, ironistami, którzy tego ich świata nie rozumieją, ponieważ tam w ogóle nas nie ma. W związku z czym nie potrafimy nawet z nimi porozmawiać. Bo zastanów się, jeżeli jesteś rodzicem nastolatka, czy wiesz, jakie strony internetowe twoje dziecko odwiedza najczęściej i dlaczego tam przychodzi? Czy wiesz, jakiego youtubera podziwia? Czego się chce od niego nauczyć? Czy wiesz, dlaczego w ogóle tam zagląda do sieci? Z kim się kontaktuje? To są pytania, które pokazują też na to, na jakim etapie jest nasza relacja z naszymi uczniami czy z naszymi dziećmi. Na swoim szkoleniu Fit Wychowawca mam taki osobny moduł, na którym pokazuję takie bardzo fajne, sprawdzone sposoby na to, żeby nie agresywnie, ale w sposób taki zachęcający i mobilizujący sprawić, żeby rodzice i dzieci na nowo chciały wejść na taką wspólną drogę porozumienia, po to, żeby znać chociażby odpowiedzi na podstawowe pytania. Bo czy uczniowie nasi wiedzą na przykład, dlaczego ich rodzice się poznali? Albo co by było, co ich rodzice chcieliby w życiu robić, gdyby nie musieli pracować tam, gdzie pracują dzisiaj? Zastanówmy się, czy my znamy takie odpowiedzi na te pytania, jeżeli chodzi o naszych rodziców. I tak naprawdę wszystko zaczyna się od relacji i od tego, czy my chcemy wchodzić nawzajem w swoje światy. A propos słownictwa i tego, że powinniśmy trochę zmienić nomenklaturę i dostosować ją do świata, w którym żyją nasi uczniowie i nasze dzieci. Powiedzcie mi, czy rozumiecie takie hasła jak lajwik, hatshot, itemiki? Kiedy ja to przeczytałam, sobie myślę, to są jakieś po prostu pojęcia, jakaś terminologia, nie wiem, naukowa, czy coś zupełnie, totalnie nic, zero. A to są słowa, którymi po prostu na co dzień operują nastolatkowie. Ale my ich nie rozumiemy, bo to nie jest nasz świat. My go nie znamy. Jest też takie hasło jak odpakowanie na wizji. Kiedy ja założyłam swój kanał na YouTubie i moi uczniowie się o tym dowiedzieli, to kilku z nich w sympatyczny sposób, ale zaczęli się śmiać i zapytali mnie, czy ja będę odpakowywać coś na wizji. Ja po prostu zupełnie nie wiedziałam, o co im chodzi i w ogóle, co to za historia. No i w zasadzie można powiedzieć, olałam sprawę, co mi się śmieją, to oni się tam śmieją. Ale właśnie w tej książce dowiedziałam się, co to oznacza. Posłuchajcie. Amerykańskie słodycze są najmodniejsze. Spokojnie tłumaczyła mi córka. Wszystkie nastolatki je zamawiają i odpakowują. Ojejciu, ale kosztują fortunę. Jęknąłem, dodając w myślach. Zwykły batonik Mars też dychę? Naprawdę? Czy te słodycze przyjechały ze Stanów Zjednoczonych złotymi saniami? A może przyleciały prywatnym odrzutowcem w fotelu pierwszej klasy? A te cukiereczki? 69 zł za pudełko? To przecież obłęd. Po prostu malutkie cukierki w malutkim pudełeczku. Tato, no te słodycze są drogie, bo to są prawdziwe fasolki wszystkich smaków, wyjaśniła mi córka. Prawdziwe, czyli są też fałszywe, tak? Zdumiałem się. No tak, przytaknęła poważnie. Te fałszywe mają dużo zwykłych smaków, no wiesz, lemoniadowe, jeżynowe albo bananowe, ale te amerykańskie są ekstra. Na przykład jest fasolka, która naprawdę smakuje jak rzygowiny, albo jak wosk z ucha, albo po prostu jak brud. Czy to nie wspaniałe? Czy wy to słyszycie też? I taki właśnie świat prezentuje Leszek Talko w tej książce. Oczywiście to jest jeden z takich śmieszniejszych kawałków, bo jest tutaj też bardzo dużo takich refleksyjnych i takich, które przez które trudno przebrnąć tak mentalnie i emocjonalnie. Ale zachęcam was do tego. Nie jest to książka, którą czyta się szybko, dlatego że ona odsłania bardzo dużo takich naszych braków wewnętrznych, takich relacyjnych. I nie bójmy się tego, dlatego że każdy z nas kiedyś w swoim życiu został zraniony, każdy z nas w swoim życiu zranił i zrani jeszcze nie raz,
ale chodzi o to, żeby umieć z tego wyjść, znaleźć jakiś sposób na to, żeby to po prostu zminimalizować. I nie trzeba być najlepszym rodzicem świata, takim idealnym, bo takich nie ma. Ale trzeba być tym wystarczająco dobrym i tym wystarczająco dobrym wychowawcą. Takim, który po prostu wie, co się dzieje, który jest w tym świecie, który towarzyszy i który po prostu rozumie to, o czym się mówi i który wie, czego lubimy słuchać, kto nas fascynuje, kogo podziwiamy i po prostu miejmy ze sobą o czym rozmawiać. To jest najważniejsze. Nie chodzi o to, żebyśmy w 100% akceptowali ten instagramowy świat, ale rozumieli, na jakiej zasadzie on funkcjonuje i potrafili też podzielić się tą naszą taką dorosłą mądrością życiową, w sensie taką, nie chodzi mi o taką wywyższającą się, ale taką pokazującą, że to nie jest prawdziwa rzeczywistość i to, że ktoś ma codziennie na tym Instagramie inne ubranie, nie znaczy, że on je faktycznie kupił i że ty masz po prostu się zajechać i wydawać wszystkie pieniądze na to, żeby dorównać komuś, kto tak naprawdę nie istnieje, że śniadania, które tam są fotografowane, kiedyś był taki trend po prostu, który mnie aż przyprawiał o dreszcze, że takie typowe zdjęcia na łóżku, po prostu śniadania jak z hotelu, przy tym jakieś szpilki, buty, nie wiadomo co jeszcze, no po prostu któż tak ma na co dzień w domu? Któż w ogóle w takich warunkach je z butem na łóżku, na stole? I my widzimy ten absurd, bo mamy taki dystans do tego. Natomiast nasze dzieci jeszcze tego dystansu nie mają i to jest też naturalne. Oni po prostu wchodzą we wszystko na 100% i to jest naturalne dla ich wieku. I w momencie, kiedy my wejdziemy w ten świat, oni będą widzieli, że my to rozumiemy, nie śmiejemy się, nie ironizujemy, tylko naprawdę chcemy po prostu zrozumieć i wyszukujemy też, odnajdujemy realnie plusy tego wszystkiego, co tam się dzieje i tego, czego się mogą tam nauczyć, bo ogromnie dużo też samodzielności, bo słuchajcie, żeby nagrać film na YouTube, zmontować go i po prostu wsadzić do sieci, to jest nadal dla mnie mistrzostwo świata. Ja pomimo tego, że już jakiś czas ten kanał prowadzę, nadal po prostu nie wiem, na jakiej zasadzie to się tam znajduje, gdyż tym wszystkim zajmuje się mój mąż i gdybym po prostu znała nastolatka, który on potrafi to zrobić, to po prostu byłabym pełna podziwu, jak to technicznie się dzieje i że po prostu potrafi to zrobić, bo to jest naprawdę mnóstwo umiejętności się na to składa. Doceńmy to. I wtedy to jest już takie pole nasze do tego, abyśmy mogli porozmawiać i dać coś od siebie też. I wtedy się może pojawić taki moment, że to dziecko, ten nasz nastolatek, on po prostu zobaczy i powie, aha, okej, to ja już po prostu nie będę tym przejmować, nie będę się dołować tym, że wszyscy tak wszystko mają na tym Instagramie, że ja się nie będę porównywał, nie będę się dołował, czy nie wiem, okaleczał, bo takie sytuacje też się dzieją, że ktoś żyje w takim świecie, a ja w takim zwykłym, normalnym, w takim, w którym po prostu bywa brudno i zwyczajnie. I po prostu przejrzy na oczy dzięki tej relacji, którą zbudujemy. Jeśli chcesz na bieżąco poznawać książki, które wzbogacają Ciebie jako rodzica, jako wychowawcę, jako nauczyciela, zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału i do tego, żebyś co tydzień w czwartek tutaj mnie odwiedzał, posłuchał o tych książkach, które ja przygotowałam, żeby Tobie zaprezentować, ale później też podjął ze mną rozmowy w komentarzach. Mam nadzieję, że napiszesz mi, co myślisz w ogóle o tym, o tej książce. Być może jesteś osobą, która już tę książkę czytała, a może książkę, która jest w podobnej tematyce. Bardzo Cię proszę o to, żebyś się podzielił tym w tym odcinku, pod tym odcinkiem, w komentarzu i do zobaczenia za tydzień.